Proszę Państwa, witamy serdecznie. Firma Jara Poland, Andrzej Grenda i Michał Wojcieszek. I jest nam dzisiaj niezwykle miło, że jesteśmy na imprezie z cyklu Klub Czereśniowy. Jest to pierwsze spotkanie w tym roku. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane. My dzisiaj niejako tutaj pełnimy troszeczkę rolę partnera nawozowego. Przypomnę, że miejscem, w którym się spotykamy, przepraszam, jest gospodarstwo państwa Rafalskich. No i troszeczkę chcielibyśmy powiedzieć o sytuacji związanej z nawożeniem czy odżywieniem roślin. Jesteśmy na tym etapie wegetacji, jak Państwo widzicie, że mamy już praktycznie koniec kwitnienia. Jeszcze słychać owady zapylające, ale tu jest już, powiedzmy, na większości odmian nie mamy już płatków kwiatowych, widać dobrze rozwinięte zawiązki. Jeżeli chodzi o odżywienie, bo do tego chciałem właśnie nawiązać, to proszę Państwa, cofniemy się troszeczkę wstecz i przypomnimy sobie, jaką sytuację mieliśmy w zeszłym roku, czyli bardzo wysokie zawiązanie, praktycznie w każdym miejscu w Polsce, bardzo, bardzo wysokie plony i proszę Państwa, na pewno jeżeli chodzi o ten naturalny magazyn, jakim jest drewno, te składniki pokarmowe, które ulegają kumulacji, czyli na przykład azot czy bor, one nie zgromadziły się w takich ilościach jak powiedzmy w roku o słabszym plonie, więc możemy się właśnie w związku z tym, co się działo w zeszłym sezonie, w tym roku spodziewać troszeczkę uszczuplenia, powiedzmy, tych naturalnych źródeł azotu, które są skumulowane w drewnie, więc biorąc pod uwagę to, co mamy, co wspomniałem wcześniej, czyli to zawiązanie, trzeba w jakiś sposób reagować. I my Państwu dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o trzech takich tutaj zabiegach nawozowych właśnie, które proponujemy w tym terminie. Zacznijmy od nawożenia doglebowego, od produktu pod nazwą Unika Calcium. I tutaj bardzo proszę Michała, żeby opowiedział troszeczkę o tym produkcie, o celu stosowania. No i podał też, powiedzmy, szczegóły techniczne dotyczące stosowania. Czyli jeżeli mówimy tutaj o Unice Calcium, czyli jest to saletra wapniowo-potasowa i szczególnie stosujemy ją tutaj w okresie właśnie, kiedy mamy intensywne zapotrzebowanie na te trzy składniki i kiedy jest problem nawet dostarczyć czasami je przez fertygację. W związku z tym proponujemy tutaj w naszych zaleceniach zastosować tą dawkę tego nawozu posypowo. Standardowa jest to dawka 150 kg na hektar. Oczywiście sypiemy tutaj w pasy herbicydowe i daje nam gwarancję tego, że dostarczamy łatwo rozpuszczalnych i szybko dostępnych dla rośliny trzech składników, jakim jest azot, potas i wapń. Dodatkową zaletą tego produktu jest to, że mamy tutaj azot w formie saletrzanej, czyli nie występuje tutaj konkurencja pomiędzy pobieraniem azotu, a pobieraniem potasu i wapnia, co jest istotne, że roślina właśnie może szybko pobrać te składniki, które są potrzebne tutaj właśnie do, bo tak naprawdę stosujemy to w okresie pełnego kwitnienia, czyli zarówno na zakończenie tego kwitnienia, jak i zawiązanie i rozwój tych zawiązków, kiedy te trzy składniki są intensywnie potrzebne. Mamy także rozwój tutaj tej części zielonej, czyli liści w tym okresie, czyli też ten szczególnie azot i wapń są potrzebne, żeby budować tą masę zieloną. No i roślina pobiera te składniki bardzo intensywnie, jeżeli jest dobrze ukorzeniona, szczególnie jeżeli mamy już rozrośnięte drzewa, to ta dawka taka, powiedziałbym, że uderzeniowa tych trzech składników będzie niezbędna do rozwoju. No i potem przechodzimy do okresu późniejszego, czyli po tym zawiązaniu, po rozwój zawiązków, wzrost tych owoców. No i tutaj w zależności, jaką mamy sytuację, która tutaj, kiedy znajdujemy się pod daszkami, może zastosowanie nawozu posypowego, kiedy te daszki są rozwinięte, nie będzie najlepsze. Natomiast jeżeli nie mają Państwo takiego rozwiązania lub te daszki są rozwijane później, polecamy właśnie drugą dawkę Uniki Calcium, też właśnie, żeby dostarczyć takiej dużej dawki w okresie wzrostu owoców właśnie azotu, potasu i wapnia, czyli druga dawka Uniki Calcium, również w podobnej dawce 150 kg na hektar. I te dwie dawki powinny tutaj nam zapewnić właśnie dostarczenie tych składników w odpowiedniej ilości. Właśnie dzielimy to na dwie dawki tak, żeby nie było problemu z pobieraniem, że jeżeli będziemy mieli w międzyczasie jakieś intensywne opady, nie będziemy mieli strat tych składników z tego względu, że ta Unika Calcium jest łatwo rozpuszczalna i jeżeli byśmy mieli duży opad, to te składniki mogłyby się wymyć. No i to na pewno zapewni nam właściwy plon, właściwe odżywienie, szczególnie przy takim dużym zawiązaniu, jaki mamy w tym roku. I warto zadbać o to, żeby te składniki znajdowały się w glebie. Natomiast jeżeli mamy sytuację, że rozwijam Państwu daszki, to
to zamiast uniki kalcium zastosujemy tutaj właściwe odżywienie poprzez fertygację. Znaczy tutaj trzeba dodać, że jeszcze w tym, na tym etapie ta unika jak najbardziej, że nie ma stosowana podczas kwitnienia, to nawet jak powiedzmy jest, mamy produkcję pod daszkami, no to jest ten moment, żeby zastosować, natomiast później faktycznie, jeżeli nie mamy daszków, no to przechodzimy na fertygację. I może troszeczkę o tej fertygacji powiemy, także biorąc pod uwagę ten etap wegetacji, tutaj zdecydowanie produktem, który należy zastosować, jest produkt pod nazwą Krystalon Niebieski. Już Państwu mówię dlaczego go warto zastosować. No, produkt pewnie Państwu dobrze znany, dobrze rozpuszczalny, zawiera składniki drugorzędne, czyli magnez, siarkę, zawiera również mikroelementy. Natomiast najważniejszą cechą tego produktu, biorąc pod uwagę tą fazę rozwojową, jest stosunek azotu do potasu, czyli stosunek azotu do potasu w tym produkcie jest 1:1, czyli produkt taki na bardzo pobudzający nam po prostu wegetację. Parę technicznych rzeczy odnośnie stosowania. Proszę Państwa, starajmy się stosować, biorąc pod uwagę technikę fertygacji, produkty przy odpowiednim stężeniu, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę koncentrację nawozu w wodzie, to ona powinna mieć powiedzmy poziom od 0,05 do 0,3, czyli od 0,5 do 3 kg na 1000 litrów wody gotowej do podlewania. No, jeżeli Państwo pytacie się o dokładną koncentrację, ona zależy oczywiście od pogody. Przy pogodzie takiej powiedzmy słonecznej, przy dużej radiacji te stężenia powinny być troszeczkę niższe, przy pogodzie pochmurnej te stężenia mogą być troszeczkę wyższe. Najlepszym oczywiście wskaźnikiem, jeżeli chodzi o fertygację, będzie EC. Jeżeli Państwo macie tutaj możliwość mierzenia EC, to powiedzmy średnia taka zalecana przez doradców to jest 1,6. Oczywiście też w zależności od warunków pogodowych to EC może być albo wyższe, albo niższe. Także reasumując ten temat dotyczący fertygacji, to tak jak mówię, teraz Krystalon Niebieski, jakieś 4 tygodnie, później przechodzimy na produkt o troszeczkę szerszej relacji azotu do potasu, czyli to będzie Krystalon Biały, ale myślę, że o tym porozmawiamy sobie dokładnie za miesiąc. I ostatni punkt z naszej strony dotyczący odżywienia, proszę Państwa, bo tutaj, tak jak mówię, jesteśmy już właściwie na końcu kwitnienia. Jest to czas, żeby w tych warunkach pomyśleć o stosowaniu dokarmiania doistnego. Tutaj mamy bardzo ciekawy produkt, uważam, dostosowany do tej fazy i do tej sytuacji związanej z zawiązaniem. Jest to produkt pod nazwą Jarawita Frutrel. Tak. Dlaczego Jarawita Frutrel? Proszę Państwa, wysoka zawartość wapnia, fosforu, boru, cynku i już wyjaśniam. Okres około 10 do 12, do 14 nawet dni po pełni kwitnienia to jest okres intensywnych podziałów komórkowych. Fosfor i bor zawarty w frutrelu będzie doprowadzał do tego, że te podziały będą jeszcze bardziej intensywne i zwiększymy tą ilość komórek w zawiązkach. To jest jedyny moment, gdzie możemy to zrobić. Później już ilość komórek w zawiązkach po tym okresie nie zwiększa się po prostu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, wysoka zawartość wapnia. Mamy bardzo dużo zawiązków. Wiadomo, że przy takim roku, gdzie będzie bardzo wysokie zawiązanie, dostępność tego wapnia będzie ograniczona, więc zacznijmy po prostu dbać o jakość już na tym etapie. Czyli to jest taki drugi argument. I trzeci, uważam, to dla Państwa jest taka informacja, że produkt jest bardzo wygodny, bo właściwie stosujemy go raz. Ma dodatek specjalnych substancji przyklejających, on się osadza na organach i właściwie składniki pokarmowe są oddawane w przeciągu nawet 3 tygodni. Czyli oprysk raz, tutaj jeżeli spojrzymy w tym momencie na tą fazę rozwojową, to jest jak najbardziej właściwy moment, dawka 3 litry na hektar. Ja myślę, proszę Państwa, że to tyle, jeżeli chodzi o taką bieżącą analizę sytuacji dotyczącą odżywienia. Oczywiście ona się gdzieś tam za parę tygodni czy parę dni zmieni w zależności od fazy rozwojowej. Także z naszej strony dziękujemy bardzo. Dziękujemy.